Dzień dobry, witam wszystkich ponownie, choć już kiedyś pożegnałem się z wami w sezonie grzybowym, to witam dzisiaj z mojego ogrodu, który pewnie już tu poznajecie. Tu kiedyś rosły pieczarki. W moim ogrodzie pojawiły się pieczarki i jest ich sporo. Pieczareczki ładne, tak, tak, prawdziwe pieczareczki. W innym miejscu mojego ogrodu rosły opieńki. Właściwie to po co chodzić do lasu, jak w moim ogrodzie znowu pojawiły się grzybki. Tym razem jest to opieńka ciemna. Poprzednio, przypominam, były to pieczarki białe. I tu kiedyś w tym miejscu rosło drzewo duże, zostało wycięte, a po nim pozostał jak gdyby pniak, na którym w tej chwili urosły opieńki takie ładne i tu dookoła i rosną dalej. Proszę zobaczyć, tak, i tu jeszcze w trawie nieopodal tego pniaka rosną kolejne opieńki. A dziś tutaj takie jesienne porządki, bo słoneczko ładnie wyszło i choć rano było minus jeden, to zmobilizowaliśmy się do grabienia pozostałości, które tu jeszcze są po lecie. I tu moja żona właśnie wygrabiła ładne rydzyki, które tutaj chowają się w liściach i igłach świerkowych, sosnowych. O, tu jest taki świerk, jodełka właściwie, tu jest jodełka, tutaj jarzębina, pod nimi trzy piękne rydzyki, o właśnie takie, o ten młodziutki, taki jeszcze rosnący i jeden tutaj troszkę już starawy, pewnie już będzie, ale nie widać, żeby był robaczywy. Także jeszcze pewnie w lesie by się coś spotkało. Także warto mieć swój ogród, a w nim drzewka leśne, bo takie tu właśnie się znajdują. I pod nimi coraz to inne grzyby. Dzisiaj rydze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tych, którzy oglądają moje filmiki. Dziękuję za oglądanie. Proszę o łapki w górę i o subskrybowanie mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnych moich filmikach.